Cześć, czuwaj! Ja jestem Eliza, a to jest kanał Zalogowana w ZHP. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem, który jest bardzo na czasie ze względu na rozpoczynający się rok szkolny, czyli o tym, jak dołączyć do harcerstwa. Aby dołączyć do harcerstwa, będziecie musieli napisać list z podaniem, a następnie wysłać go gołębiem pocztowym. Po kilku dniach przyjdzie do Was wiewiórka z wiadomością, z datą i miejscem zbiórki. Na sam początek prawdopodobnie będziecie musieli przynieść kilogram szyszek i litr soku z igieł sosny. No dobra, teraz już na poważnie. Zadaj sobie pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek widziałeś, słyszałeś o drużynie harcerskiej działającej w Twojej szkole? Jeśli tak, to zadanie masz ułatwione, bo najprawdopodobniej we wrześniu będzie odbywał się nabór do drużyny harcerskiej i w ten sposób najłatwiej będzie Ci dołączyć. Ale jeśli nie, to nic straconego. Przede wszystkim musisz znaleźć drużynę działającą w Twojej okolicy. Musisz dowiedzieć się, jakiej drużyny szukasz. Mam tutaj na myśli pion wiekowy. O tym podziale mówiłam już w filmiku o najważniejszych pytaniach dotyczących harcerstwa i zachęcam Cię do obejrzenia tego filmiku. Jeśli już wiesz, jakiej drużyny szukasz, to połowa drogi za Tobą. Jak zawsze internet okazuje się skarbnicą wiedzy. Wpisz w wyszukiwarkę lub na Facebooku nazwę drużyny, której szukasz. Tam na 100% wyświetlą Ci się informacje z datą i miejscem zbiórek. Oprócz tego na 100% znajdziesz tam również informacje o tym, kto tę drużynę prowadzi. I w ten sposób, jeśli chcesz czuć się pewniej, to Ty lub Twoi rodzice możecie zadzwonić lub napisać do drużynowego i dowiedzieć się więcej szczegółów. W zasadzie to już wszystko, co musisz zrobić przed pierwszą zbiórką, bo to jest właśnie kolejny krok. Kiedy znasz już termin zbiórki, zabierz ze sobą dobry humor i buty na zmianę. Przyjdź na kilka zbiórek, sprawdź, czy Ci się podobają. Kiedy będziesz już zdecydowany, weź od rodziców zgodę na przynależność do ZHP i czas na przygodę. Wtedy drużynowy prawdopodobnie poprosi Cię o zapłacenie składek członkowskich. To jest jeden z tych praktycznych plusów, czyli to, że płacisz dopiero wtedy, kiedy jesteś przekonany, że Ci się to podoba. Pamiętaj, że choć początek roku szkolnego to jest dobry moment na rozpoczęcie swojej harcerskiej przygody, to dołączyć do nas tak naprawdę możesz przez cały rok. A potem już tylko cieszyć się z fantastycznej decyzji po kolejnych zbiórkach, biwakach i rajdach. No i tak, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że rozwiałam chociaż troszeczkę Wasze wątpliwości. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film znajomym, którzy również zastanawiają się, jak stać się harcerzem. No i subskrybujcie, żeby być na bieżąco. My się widzimy już niebawem. Czuwaj, pa, pa!